Putin is doing what he can for the family in Russia. Putin robi co może dla rodziny w Rosji. But it's once the population, once people get used to birth control. Ale w momencie, gdy ludzie zaczęli kontrolować liczbę urodzeń, it's very difficult to get the toothpaste back into the tube. To jest bardzo, bardzo trudne, żeby znowu przywrócić dzietność. It's very difficult to get back numerous families. Żeby znowu pojawiły się rodziny wielodzietne. Because small families are the easy way. Bo mała rodzina to prosta, łatwa droga. But Putin is honoring family, mothers of large families. Ale Putin honoruje, wspiera matki, rodziny wielodzietne. It is communism that made abortion widespread in Russia. To jest komunizm, który rozpowszechnił aborcję w Rosji. The Russians are not saints. Rosja nie jest święta. But if Russia gave itself, like in the way it did, to communism, ale jeżeli Rosja oddałaby siebie tak, jak kiedyś oddała się dla komunizmu, it is because communism is another substitute religion. To dlatego, że komunizm był substytutem religii. The Russians are religious people. Rosjanie są ludźmi religijnymi. I'm not saying they're saints. Ja nie mówię, że są święci. But I do think today religious Russia, why is religious Russia coming back? Ale teraz dlaczego obecnie jest ożywienie religijne w Rosji? Because of 70 years of suffering under communism. Ze względu na 70 lat cierpienia podczas komunizmu. For 70 years the churches were destroyed. Przez 70 lat kościoły były niszczone. The Christians were persecuted. Chrześcijanie byli prześladowani. And life in Russia was miserable. A życie w Rosji było straszliwe. The Russians suffered. Rosjanie cierpieli. And suffering teaches. A cierpienie uczy. The West is not suffering enough. Zachód nie cierpiał wystarczająco. It's the Greek poet Aeschylus who said in suffering is learning. W cierpieniu jest nauka. So it's a long time ago that a wise poet saw that suffering teaches. Tak powiedział już wiele lat temu mądry poeta. If anybody thinks back on his own life, jeśli ktokolwiek myśli o swoim życiu, he will realize that the times he most learned was when he most suffered. Wtedy zda sobie sprawę, że okresem, kiedy nauczył się najwięcej, był okres cierpienia. The Russians suffered horribly under communism. I Rosjanie cierpieli niesamowicie podczas rządów komunistów. Communism is a scourge. Komunizm jest scourge, a whip. To jest jak bat. Flagellum. Yep. Communism is a scourge. And the Russians, what the Russians learned was they need God. I tego, czego Rosjanie mogli się nauczyć, to, że potrzebują Boga. The West is godless. Zachód jest bezbożny. It must now suffer i musi teraz cierpieć, in order to come back to God. Żeby powrócić do Boga. That is why we may well have a third world war. I to jest dlaczego możemy oczekiwać trzeciej wojny światowej. And a world war which makes us all suffer a great deal. I to a world war which makes us all suffer a great deal. I trzecia wojna światowa, która sprawi, że wszyscy będą bardzo cierpieć. May be a mercy of God. To może być właśnie objaw Bożego miłosierdzia. Otherwise we would all slide comfortably down into hell. Inaczej, jeżeli to nie nastąpi, będziemy wygodnie opadać aż do piekła. The United States for the last 40 years has had one natural disaster after another. Stany Zjednoczone od 30 lat miały naturalne problemy katastrofy pogodowe. Just an example. I to jest właśnie ten przykład dla pana. And today the United States is more wicked than ever. Stany Zjednoczone są daleko posunięte w złym. To jest odpowiedź dla pana. The United States is pushing for war. Stany Zjednoczone popychają do wojny. The United States is poking the Russian bear in the eye. I Stany Zjednoczone uderzają w niedźwiedzia rosyjskiego oko. The United States is through Ukraine, through the Ukraine and through other countries
Stany Zjednoczone przez Ukrainę i inne kraje doing one provocation after another. Prowokują. Recently Turkey shot down a Russian plane on the border. Ostatnio samolot rosyjski został zestrzelony przez Turków. It was another provocation. To była następna prowokacja. Putin could easily have responded with war. Pan Putin mógł przecież odpowiedzieć bardzo szybko na wszelkiego rodzaju tego prowokacje. Now NATO is pushing soldiers, collecting soldiers, pushing soldiers onto the border with Russia. Teraz NATO mają bazy wkoło Rosji bardzo blisko. Including on the Polish-Russian frontier. Włącznie baza jest w Polsce. It's a provocation. To są przecież prowokacje. Think of this. Proszę pomyśleć o tym. If the Third World War comes, jeśli trzecia wojna światowa przyjdzie, it may well be that Russia attacks first. To może być tak, że Rosja w końcu po tylu prowokacjach zaatakuje. If Russia attacks first, jeśli Rosja zaatakuje pierwsza, all our media, our vile media will scream. Wszystkie nasze media będą krzyczeć. Russia is the aggressor. Agresorem przecież jest Rosja. We are innocent. A my jesteśmy niewinni. We have been provoking Russia for years and years and years. To oni prowokują Rosję. But we are innocent. Lata. Ale to będzie tak, że to media powiedzą, że to my jesteśmy niewinni. Maybe read the newspapers and watch television to see what they're saying. Czytajcie i gazety i oglądajcie telewizję i obserwujcie, co oni mówią. But when you have finished watching and reading, ale kiedy skończycie patrzenie, oglądanie telewizji i czytanie gazet, believe the opposite of what they're saying. Uwierzcie odwrotnie w to, jakie jest przesłanie. The media are today instruments of the devil. They are lying. Instrumentem diabolicznym. One kłamią.